Cześć, witajcie na moim kanale, jestem Amanda. Dzisiaj przechodzimy z haulem zakupowym Shein. Bardzo długo się naczekałam, może dlatego, że jest okres świąt i tych zamówień jest trochę, ale udało nam się kupić trochę ubrań, trochę do domu. Nie pamiętam już wszystkiego, co zamawiałam. Lena nie widziała, więc otworzymy, pokażemy wam, co kupiliśmy, przymierzymy to, co jest w ubrań po prostu. Na samym początku oczywiście chcielibyśmy z wami się przywitać. Jeżeli lubicie haul zakupowy Shein, to dawajcie łapkę w górę, pamiętajcie o dzwoneczku, żeby niczego nie ominąć. I zapraszam oczywiście na kanał do Leny, gdzie po tym odcinku pojawi się odcinek o niej. Ja wiem, otwieram. Ej, ja tą bluzkę chciałam! Tak, tą bluzkę widziałam u Leny ulubionych. Proszę bardzo. Ja kupiłam sobie etui na AirPodsy. I... O, ładne! No, jest mega ładne i dlatego je kupiłam. Mam taką bluzeczkę ładne. Tyle ci się przebrać? Jest kozackie. Ja w ogóle lubię takie broszki. Ładne, tylko nie pasuje do tych spodni. To kompletnie nie pasuje do tych spodni. No nie, to do jakichś leggingsów albo rurek, ale tak to spokojnie, byś na przykład kasała. Nie, nie lubię skasanych. Nie lubisz? Kolejna mini paczka jest paczką dla Leny. Aha. Bo tu wiem, co przyszło. Nie, jeszcze będziecie szyć. Bo to jest takie bardziej troszkę w moim stylu dla Leny, żeby ładnie wyglądała. Jak dobrze pamiętam, na jakichś świętach. Co to jest? To są spodnie i marynarka. Żakiet taki, żeby było ładnie, ale ty masz iść się przebrać. Ubierz do tego coś białego, biały top może być. Ja otwieram teraz tą największą paczkę i tutaj na przykład nie pamiętam wszystkiego, co zostało zamówione, ale pamiętam większość. Co my tu mamy? Po kolei. Co to jest? Aha, ja tego nie będę odpakowywać chyba teraz wam. Zobaczycie, jak będziemy stoić mieszkanie, ale to jest naklejka na naszą toaletę. Jest to taki Mikołaj, który spada. Ja wam po prostu w przybitce dam taki mały kawałek tutaj obrazku, jak to wygląda. Kolejną rzeczą, którą mamy, są foremki do lodu chyba. I są to takie Mikołaje, śnieżynki, pierniczki, bałwanki. No więc to też jest rzecz do domu, taka świąteczna. O nie, patrz jak to wysłali, ej. Tak, to wciśnięte do paczki. To są chyba te naklejki na gniazdka. No, mega niefajnie wysłane, bo są to naklejki chyba na gniazdka, na kontakty. I są tak wygniecione, że niefajnie. Podoba ci się? Nie. Lena się już pokazuje. Kolejna rzecz to jest na maszynki do golenia, taki trzymak. O, to podoba się. Co to jest? Dla mnie? Nie, po prostu. To już jest. To jest chyba góra od tej łazienki? Tak, Mateusz? Nie. A nie, to jest na okno. Tak. To są naklejki na okno. Tu mam więcej naklejek na kontakty, ale mi jest ciężko wam je pokazać. Ja mam tak zrobię przebitkę, ale wszystko jest zaklejone. To zobaczycie w odcinku z dekorowania. To są takie na lampki. Fajnie. Pokażę wam, jak to wygląda na stronie internetowej. Dobra, patrzcie, mama mi zamówiła obudowę, która nie jest na mój tamten telefon, tylko na ten. Zamówiła mi nie budowę, bo nie wiedziałam, że Mikołaj przyniesie jej telefon. I zamówiłam, no można się domyśleć. Zamówiłam jej taką choineczkę. Ej, mały ten telefon miałam. A tutaj zamówiłam dla mnie i dla Mateusza takie same case'y. Chcieliśmy w trójkę takie same, ale nie było na Leny telefon. Teraz może już będzie, teraz... no tak, ja mam fajnego teraz. Zamówimy Lenie. Ja mam reniferka z Matim, a Lena miała mieć choinkę, ale ma nowy telefon inną. Dobra, przechodzimy do... Aha, tu mam jeszcze takie ubrania, ale to są ubrania na moje krzesełka, więc to też zobaczycie w odcinku zdekorowania domu. Tak, teraz przechodzimy do ubrań. Proszę, to jest chyba Lena twoje. Ja zamówiłam dresy, ale już widzę, że mają takie szerokie nogawki, mam nadzieję, że nie. To jest. Nie. Ej, słuchaj. To są jakieś dzikacze. Ej, to jest moje. Moje. To są dresy, które zamówiłam za 20 zł. Zaraz je przyjmę. Masz szary, no po co ci kolejny szary? Bo tamte szary już są zniszczone. Proszę, no. I mam taką bluzę. W ogóle zamawiałam, że nie wiedziałam, że Aga ma taką samą. I nagle do Agi mówię, skąd masz tą bluzę? I mam taką bluzę. Więc ja idę się przebrać w, powiedzmy, dres. No poczekaj, no. A Lena pokaże, co ma. Nie wiem, czy będzie krótka, ale do tego jest fajny top. Jaki fajny top! To mogę sobie założyć do szkoły jako bluzę, powiem pani, że to bluza. Nie, nie możesz tego nosić do szkoły, tego nie możesz nosić. Ale tak, no słowa, wygląda jak bluza. No prawie. Krótka bluza. Krótka bluza, bardzo krótka. O, i będę mogła nosić tak. No jasne. Chodź, przymierzyć, ja ubieram dres, Lena. Dobra, tak się prezentuje moja bluza i moje dresiki zwykłe. Ja lubię takie spodnie. A tu Lena. I to jest pierwsza spódniczka z mamą, która jest na Lenę. Dobra, Shein, bo wszystkie są zawsze na nią za chuda, a teraz... Wzięłaś po prostu mniejszą rozmiar. Chyba tak. Tak coś kojarzy. No dobra, tancereczko. Dobra, idziemy do pokoju. Pokazujemy wam, co zamówiliśmy jeszcze. Teraz wyszło tak, jakbym miała więcej rzeczy od Leny, a mamy porówno brałam, no. Tak, Mati? Porówno brałam, no, tak, nie? Staraliśmy się, żeby było równo. To Leny już ostatnia rzecz, moja nie. Ja mam tutaj zamówiony taki... Coś to jest.
sweterek, jakby pierniczki, więc... Ja powiedziałaś, że nienawidzę sukienek, więc musiałaś, tak musiałaś. Musiałam, bo jest świąteczna, piernikowa. Ej, co tam do niej masz? Nie wiem. Zobacz. Pasek. Patrzcie, no... Nie! I na vlog masy to będzie idealne. Nie, 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 nie. Tak, trzymaj. Ja mam sweterek, ja mam tutaj mam chyba taką sukienkę sweterkową. Ale ona się wydaje jakaś... Duża. Wielka, no nie? O nie, na nią liczyłam, bo ona mi się tak mega podoba. Dobra, nic, idę ją przymierzyć. Przymierzę pierw sukienkę, a potem dopiero ten sweterek z piernika i go przymierzyłam po prostu do piżamki, tak mi się wydaje. Dobra, moja sukienka... Ona wygląda przepięknie, przepięknie. Moja sukienka jest ładna, tyle, że ona jest na mnie za duża i... Jestem zła, bo liczyłam, że to będzie moja sukienka na święta i teraz nie mam sukienki na święta. Mogę ci dać swoją? Nie, dzięki, twoja będzie na mnie za mała. Za duża, a ta za mała, ale na Lenę, patrzcie, idealna na święta. Dobra, może 2 na 10. No, dobra, ja w takim razie idę wam pokazać piżamkę, którą zamówiłam. Przymierzę do niej od razu sweterek i zaraz też pokażę wam, co zamówiłam dla piesków. Tyle, że nie wiem, czy dla Chloe będzie to dobre, bo Chloe jest bardzo malutka jeszcze, ale zamówiłam najmniejszy rozmiar z nadzieją, że będzie dobre. Dobra, i moja piżamka jest z bałwankiem, matkapik z bałwankiem i spodenki z bałwankiem. Idę się przebrać, do tego ubiorę piernikowy sweterek, który jak będzie za duży, to będę już tak zła. Bardzo będę wtedy zła. Sweterek jest na przykład trochę luźny, ale ja lubię luźne sweterki, więc na plus. Piżama jak piżama. Z tym, że ta bluzka to w sumie wygląda trochę jak sportowy stanik, więc zostanę w sweterku. Najbardziej z całego holu jestem zadowolona ze sweterka. Jest słodki i się ciasto. Gdzie jest coś ciastek jakiś? Ciastek, ciastek. No przesłodki jest. Idę wam pokazać ubranka dla Chloe i dla Fini i pokażemy wam, jak wyglądają nasze dwie księżniczki, które właśnie tutaj toczą walkę. Więc moim pieskom zamówiłam, tu jest MK dla Fini, zamówiłam taką sukienkę elfa i to będzie dobre daje i wszystko to będzie słodkie. I tu dla Chloe chyba będzie za duże. Mimo, że to X. Albo? No nic, nie powstaje nic innego jak ubrać i pokazać wam. Patrzcie, układę, bo zaraz zaczną się gryźć pewnie. Znaczy, w sensie, wiecie, szarpać tak do zabawy i... Patrzcie, walce! Jezus! Ej, przecudne są! Chloe, Fini, Chloe, Fini! A czy wy możecie usiąść na przykład? Nie, Chloe już atakuje sukienkę. Uważaj! O nie, wojna elfów! Tak, więc zakupy udane i cieszę się, że oba ubranka są dobre. Oj, będą się tak szarpać, więc zdejmiemy im te ubranka, żeby sobie nie zrobiły krzywdy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Rzeczy, które zobaczycie, które są do domu, zobaczycie po prostu przy odcinku, gdzie będziemy dekorować nasze mieszkanie. I co? I jeszcze bym chciała pozdrowić 5 osób, ponieważ w każdym odcinku pozdrawiam 5 osób, a jeżeli ty chciałbyś bądź chciałabyś zostać pozdrowiony w kolejnym odcinku, wystarczy, że skomentujesz ten film na dole, a być może wybiorę właśnie ciebie. Ja bym chciała pozdrowić Zuzę Zakowicz, Oliwkę i Emilkę i wszystkie moje przyjaciółki. Ja bym chciała pozdrowić Darię i chciałabym pozdrowić Dominikę. Ja bym chciała pozdrowić Raulę. Ja bym chciała pozdrowić Lenę i Amelię. Ja bym chciała pozdrowić jeszcze Roxanę. I oczywiście pozdrawiamy wszystkich moich widzów. Jeżeli takie odcinki wam się podobają, to proszę zostawić łapkę. W ogóle pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, żeby na bieżąco i wpadajcie na kanał do Leny, bo tam właśnie wracuje nowy odcinek. Widzimy się jutro. Pa! Silent night. I only have one wish for the shooting star. Holy night.